choć im niedziela 5 września. Donoszą, że dziś w polskim obozie stała się hańba domowa, z której skorzysta zapewne wiadoma gazeta, ale oszczędzając jej trudu podajemy sami na tacy fakty słowami Potockiego Wacława. Żałosną nader sprawę, rzecz sromoty pełną wspomni muza. Trudno słów uwijać bawełną, trudno milczeć, kiedy się prawdę pisać rzekło, co na naszych brzydki grzech i hańbę wywlekło. Otóż od strony Dniestru przytuliła się do naszego wojska jakaś setka mołdawskich, to znaczy wołoskich, przekupniów obojga płci. I otóż obozowa hałastra głodnym okiem patrzała na ich dobytek. No i oto ktoś, pisze Potocki, ale nie można dopytać się, kto by był tym ktośiem, chociaż go wszelkimi sposoby szukano. Człowiek bezbożny i zdrajca wierutny głos po naszym obozie rozsiał tak okrutny, że hetman z komisarzmi w skrytej zawarł radzie, a nie zawarł przecież, wyciąć Wołoszą, czyli wymordować ich wszystkich, co nam tu siedzi na zdradzie, jakoby byli zdrajcami. I oto ktoś puścił tę pogłoskę, że są zdrajcami, trzeba ich wyciąć i obozowe hultajstwo. Najpierw, Potocki znowu pisze, wytnie mężczyzny i położy śniatem na białą płeć i starców obciążonych latem wybrze ślepą wścieklinę. Jakby nieme głąbie, równo dziady z babami w krzywe karki rąbie, na łeb drugich zrzucano z chocimskiego mostu, a dziewki postradały czystości po prostu. Niestety, Lubomirski zakazał o tym mówić hetmanowi Chodkiewiczowi, który był już chory i mogła go wziąć cholera i mógł kazać wymordować z kolei całą czeladź winną tego zajścia. Słusznie. Skończyło się na tym, że powieszono ich kilkunastu. Tyle serwisu codziennego wojennego na dziś. Do jutra.